przybliży nam historię dobrej Pani z Kończyc Wielkich, Pani, dzięki której zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj. Szanowni Państwo, myślę, że ten dzisiejszy dzień przejdzie do historii. Historia nie była łaskawa dla dobrej Pani z Kończyc Wielkich. Dobrze wiemy, że władze komunistyczne zabrały jej majątek. Po wielu latach została uhonorowana, została nazwana gimnazjum w jej imieniu. Natomiast w wyniku reformy gimnazjum zostało zlikwidowane, wygaszone i nie było rzeczy, która by upamiętniała tak wybitną mieszkankę Kończyc Wielkich. Długo myśleliśmy w urzędzie, co by tu zrobić, żeby pamięć o naszej wybitnej mieszkańce nie zaginęła. Wymyśliliśmy ścieżkę zdrowia dla pieniędzy w Kogęsztan, ale w głębi serca czuliśmy, że czegoś nam brakuje. I postanowiliśmy budować pomnik w formie ławeczki. Dzięki współpracy transgranicznej udało się ten pomysł zrealizować. I dzisiaj o 10:30 nastąpił uroczyste odsunięcie pomnika dobrej Pani z Kończyc Wielkich. Szanowni Państwo, 62 lata temu tłumy wygnały kraj. Dzisiaj symbolicznie kanał ją przywitamy. Bardzo się cieszę, że ta uroczystość, taka skromna uroczystość zgromadziła tyle osób tutaj na sali. Myślę, że za godzinę przed pomnikiem. To świadczy, że ta osoba jest dla nas bardzo, bardzo ważna. Szanowni Państwo, chciałbym tutaj przywitać osobę bardzo, bardzo mi bliską, z którą miałem już okazję wielokrotnie współpracować, panią Władysławę Magierę, która jest twórczynią szlaku kobiet na wzgórzu zamkowym. Pani Władysławo. Na zakończenie akademii pani Władysława podsumuje tą postać. Zaintrygowało mnie to zdanie w jej książce, jak ją czytałem, że postać hrabiny wymaga odrębnego potraktowania. Nie wiem, czy pani Władysława się tutaj odniesie. Ale dziękuję, że ta osoba znalazła się na tym szlaku. Witam tutaj przedstawicieli władz Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, pana wiceprezesa profesora Trudnego. Witamy również pana Henryka Franek. Witamy władze powiatu cieszyńskiego. Witamy tutaj członka zarządu pana Marcina Ślęk. Pana Janusza Króla. Panią Grażynę Kreku oraz pana Grzegorza Koniecznego. Serdecznie witam radnych z terenu gminy Harzla, sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich, przedstawicieli koła gospodyń wiejskich. Jeszcze raz witam panią dyrektor, kończycką młodzież. Witam moją zastępczynię, panią Stanisławę Pelczą, która czuwa, żeby wszystkie te projekty, które dziś zdradzą się w naszych głowach, pomyślnie rozliczyliśmy, że to nie jest zadanie łatwe. Witam naszego partnera czeskiego, pana Ryszarda Fajkus. Transgranicznej by się nie udało. Jeśli mówimy o współpracy transgranicznej, to należy powitać bezwzględnie pana dyrektora, pana Bogdana Kasperka, który jest dobrym duchem wszystkich projektów, które dzieją się w gminie Harzlak. Szanowni Państwo, witam przedstawicieli Czwartego Półpuszczelców Podhalańskich, pana Krzysztofa Leścior oraz pana Krzysztofa Pana z Jasnogórskiego Korpusu Politycznego. Szanowni Państwo, chciałbym Wam przyjechać ten powód dzisiaj, żeby być w tym dniu z nami. Wielkie brawa. Którzy ponad miesiąc temu ruszyli śladami hrabiny i są dzisiaj z nami znowu, żeby pokłonić się. Witamy serdecznie.
Szanowni Państwo, chcę również powitać Pana Czesława Stuchnika, Pana Józka Stoczka. Proszę, żeby tutaj zajęły się w sposób hobbystyczny sprawą hrabiny za moją namową prośbą i zrobiły się o niej głośno i w Polsce, tutaj na Śląsku Cieszyńskim, jak również na Zodziu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witam również nowych, starych właścicieli pałacu, panią Ewę i Marcina Lipskich, którzy pojawili się. Myślę, że za kilka lat zapowiadali pałac odzyska swój blask. Jest to niezwykły magnes, bo dobrze wiemy, że miesiąc temu, gdy była wycieczka rowerowa, tylko czy sobie nie zachwyciły. Chcą tutaj wracać, organizować zorganizowane wycieczki. Więc Kocice Wielkie mają magię, mają potencjał. Trzymamy kciuki za przedsięwzięcie, za Wasze przedsięwzięcie. Szanowni Państwo, witam przede wszystkim mieszkańców. Wielkie brawo, że Państwo się tutaj zgromadzili. Dziękuję. Dzisiaj prasę Głosu Ziemi Cieszyńskiej, portalu OX oraz Gazety Codziennej. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami i relacjonujecie to wielkie wydarzenie. Dziękuję bardzo i oddaję głos najmłodszemu pokoleniu naszej gminy. Dziękuję. Oddała.
lecz umrzeć się przyszło nie jako kraninie, a w skromnych warunkach jak zwykłej kobiecinie. Wiej wietrzy ku wieli, niech hrabiny pieśń, niech drzewa ją połyszą, aż wszyscy o dobrej Gabrieli usłyszą. Hrabina urodziła się w 1872 roku na wiedeńskim dworze. Tam też wychowała się i kształciła. Młoda urodziła dama, kilkanaście lat później wyszła za mąż za oficera austriackiej armii, Feliksa hrabiego Thun Hohenstein. W Wiedniu urodziła troje dzieci, dwóch synów oraz córkę. Już wtedy hrabina chętnie pomagała, gdy tylko nadarzyła się okazja. Jednak jej działalność charytatywna ujawniła się dopiero w Polsce, gdzie zamieszkała wraz z rodziną. Po dziedziczonym po rodzicach założyła wielkich. I to właśnie w tej miejscowości urodziło się jej czwarte dziecko, Anna. Czerwonego Krzyża i powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Dbała także o odpowiedź
odpowiedni pomówek tych, którzy swoje życie oddali dla ojczyzny. Mimo wielu akcji, w które była zaangażowana, mimo tylu wszechstronnych działań, nigdy nie zapomniała o mieszkańcach swojej wsi. Jest taka wioska w naszej krainie, rzeka Piotrówka płynie w dolinie. Są tutaj kopce, pola i lasy. Można się tutaj wybrać na czasy. Stoi tu zamek, przy nim kaplica. A co dalej czeska granica? Mamy ulicę, trafić tu łatwo. Do szkoły nasze zajmują się dziadwo. Pięknie tu latem, zimą czy wiosną. Najstarsze dęby w końcówkach rosną. Stała puskają żaby i ryby. Rosną też tutaj maliny i grzyby. Jest i osiedle Karolinka nasza, a stary forwar gości zaprasza. Kościółek ładny i zabytkowy był odnowiony i jest jak nowy. Kończyce wielkie, piękna to wioska. Ojczyzna mała, cudowna Polska. To tu zawita, chętnie zostanie. Taka jest prawda, mój miły panie. Gabriela Thunhoffenstein to również organizatorka wielu miejscowych festynów, zbiórek na rzecz najbiedniejszych mieszkańców. W czasie lata organizowała letnie kolonie dla dzieci mieszkających w Kolczycach. Fundowała dla nich stypendia, umożliwiając dalszą edukację. W 1928 roku, sprawiając ogromną radość wszystkim dzieciom i dorosłym, zakupiła dla szkoły radio. W latach międzywojennych istniał w Kolczycach Wielkich oddział Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet, którego prezesem była hrabina Gabriela. Codziennie widziano ją na mszy świętej. Uważana była za gorliwą katoliczkę. Upiększała kolczycką kaplicę Opatrzności Bożej, czego dowodem są sprowadzone w latach 1937-38 dwa obrazy przedstawiające Opatrzność Bożą i Świętą Rodzinę. Hrabina była przykładem religijności i głębokiej wiary. Thank you.
Jednak dobrze wiedziała, że jej pomoc nadal jest potrzebna i przystąpiła do dalszych działań. Jak tylko mogła, wspierała akcję do zbrojenia polskiej armii w czasie okupacji. Wykorzystując swoją przedwojenną pozycję, często pomagała uciskanym Polakom. W tym czasie najbardziej ujawnił się patriotyzm hrabiny i wielkie przywiązanie do naszego kraju.
opuściłam Polski. Thank you.
list. Kochana moja, czy mnie poznajesz? I czy pamiętasz mnie jeszcze? Dzieciństwo twoje witałam majem, potem żegnałam je deszczem. Chociaż odeszłaś w strony dalekie, co pamięć w duszy uświęca, to mnie płynącą miodem i mlekiem schowałaś gdzieś na dnie serca. Kiedyś cię słońcem pieściłam z rana, cieszyłam rzeką, dniem, lasem. Tęsknię za tobą, moja kochana. Czy tęsknisz też za mną czasem? Słuchałaś kadłub przydrożnych ciszy. Teraz obyt toczysz bitwę. Czy tam, gdzie jesteś, szept Boga słyszysz? Masz jeszcze czas na modlitwę? Włosy, wplatać w nie liście jesieni. Pamiętasz jesień, wiatr, zboże włosy, co w lecie złotem się mieni? Kochałaś uśmiech życzliwych ludzi, budził cię kogut z koronek. Powiedz, co teraz rano cię budzi? Hałas, telefon czy dzwonek? Patrzyłaś w niebo, słuchałaś ptaków, wieczorne słońca odejście. Zwijałaś wianki z czerwonych mam i nazywałaś to szczęście. Wołałam ciebie szumem potoku, szeptem mgły, burzy grona. A dzisiaj łezka kręci się w oku, lecz zawsze będę twym domem. Że cię tu nie mam, dobrze rozumiem, bo życie wygrywasz teraz. Lecz więc, że zawsze, choć znikłaś w tłumie, ja drzwi dla ciebie otwieram. Jeśli cię męczy świat zabiegany, jeśli coś martwi i boli, wróć, bo tu szybciej goją się rany, chociaż czas płynie. Kończę pisanie. Nie chcę przeszkadzać. Wiatr pozdrowienia ci wyzna. Na zawsze ty moja, ziemia cieszyńska, ojczyzna. Twardym, kamiennym tworzeniem.
Magdalena. W tym pomniku serce. Serce bije żywe. Serce dowierniejsze niż inne niemiedno. Wrażliwe czułością, prostotą bogate. Patrzyło, jak serca w czasach grobu żegną. Zostało, bo ziemia tam była uśmiana. Będzie spoglądało na te nasze drogi. Jaka twarz, pragnienie, tęsknota, potrzeba. Kwiatem pocieszenie, a wiatrem przestrogi prześlę trochę bliżej czuwając niż z nieba.
Ludzie ofiarowali
pieniążki na restaurację tychże grobów i sama również ufundowała kilkanaście nagrobków. Zresztą pomagała wszystkich traktowała tak samo, starała się do każdego, co też było istotne, zwracać w jego własnym języku. No, w tamtych czasach troska o biednych nie była, można powiedzieć w cudzysłowie, obowiązkiem nawet tych, którzy mieli z czego tej pomocy udzielać. Czynili to całkiem dobrowolnie i nie oczekując na żadne z tego powodu korzyści. Było powiedziane, że w czasie II wojny pomagała Polakom. Wielu przetrwała wojnę dzięki jej pomocy, ponieważ znaleźli zatrudnienie w jej majątku. Pomagała polskim żołnierzom, starała się, żeby dobrze traktowano ludzi, którzy przebywali w obozach czy na robotach. I przykładem takiej działalności jest list, który pisała z prośbą o zwolnienie z obozów Auschwitz, ale zresztowanej bez powodu burmistrzowej Stefanii Michejdowej, z którą była zaprzyjaźniona i z którą blisko współpracowała w okresie międzywojennym wielu organizacjach. I pisała, że jej jako człowiekowi i jako Niemcy jest niewymownie przykro, że taka kobieta musi tak cierpieć, i twierdziła, że czują to wszyscy starzy cieszyńscy Niemcy. I uważała prośbę o zwolnienie Michejdowej za obowiązek sumienia. I to właśnie sumienie nakazywało jej taką, a nie inną postawę w tych trudnych czasach. To jest tylko jeden z przykładów takiej spektakularnej pomocy Polakom. Oczywiście Michejdowa zginęła. Te zasługi nie wpłynęły po II wojnie na władzę i majątek został odebrany. Zresztą po II wojnie odbierano majątki wszystkim wielkim posiadaczom, ale władze nie zdecydowały się na to, żeby zabronić jej kontaktów z miejscowymi. Nie została zmuszona do opuszczenia Śląska, chociaż tak jak powiedziano, dzieci namawiały ją do wyjazdu do Austrii. Początkowo znalazła schronienie w szpitalu w Cieszynie, udzielił jej go ówczesny dyrektor szpitala dr Jan Tomisz, a później mieszkała w Cieszynie przy ulicy 3 Maja. Mamy mieszkanku z pokojówką Herminowicz. I ponieważ nie miała przy sobie bliskich, bardzo często chodziła na herbatki do państwa damskich, z którymi była blisko zaprzyjaźniona. Ostatnie dni, czy ostatnie kilka tygodni spędziła w klasztorze sióstr Bornemuszek w Cieszynie. I jej pogrzeb też się odbył w Cieszynie, w kościele parafialnym. I co ciekawe, poprzedziły go nekrologi, które ukazały się w prasie. Było to o tyle niezwykłe, że przecież hrabina nosiła arystokratyczne tytuły, no a wiemy, jaka sytuacja była w tamtych czasach. Oczywiście w ostatniej drodze, co też tu już było powiedziane, hrabinie towarzyszyły tłumy. Pamięć o niej przetrwała i to nie tylko w Kończycach, czego dowodem jest lampka na ulicy Cieszyńskich Kobiet, a przed 10 listopada zostanie postawiona na rynku wystawa premierowa dotycząca Cieszyńskich Kobiet i ona również tam będzie miała swoją plansz. Ta pamięć przetrwała, czego dowodem jest też ta dzisiejsza uroczystość, ponieważ chociaż była Austriaczką, zawsze manifestowała przywiązanie do ziemi naszych, do ziemi cieszyńskich i do Kończyc. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Wspaniałe jest to, że pojawia się pomysł, a potem dzięki tak wielu ludziom, dzieciom, młodzieży, absolwentom naszym, nauczycielom, którzy to wszystko przygotowali. Pozwolą Państwu jeszcze minutkę i podziękuję.
Wam bardzo serdecznie podziękuję przede wszystkim Pani Teresie Stanie, która przygotowała najmłodsze. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Grzegorzowi Kubożkowi, który obsługę techniczną realizuje. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Katarzynie Hanzel, która przygotowała z dzieci oczywiście prezentację. Serdecznie dziękuję Pani Barbarze Cyrzy, która jest całym koordynatorem naszego wielkiego przedsięwzięcia. Uroczyście odsłonić pomnik hrabiny. Dziękuję bardzo.